Sierpień na rynkach zazwyczaj jest nudny, mało się dzieje, obroty są niewielkie. Jednak sierpień 2022 roku prawdopodobnie będzie zupełnie inny. Zaczyna się gra w PKB, gra w recesję. Tak w zasadzie to gra emocji. Zapraszam na magazyn Bilans. Michał Polaczyk ze Squabber.com. Na samym początku dzisiejszego magazynu opowiem o tym, jak dobry był lipiec i czego można się spodziewać dalej, ale lipiec w USA, a potem o wigwamie notowań i autostradzie wzrostów na niektórych spółkach. Lipiec w Stanach Zjednoczonych dla wszystkich indeksów był bardzo dobry. Wzrosty przyspieszyły szczególnie po kolejnej podwyżce stóp procentowych przez Fed. Jednak najbardziej kluczowe jest to, w jakim miejscu całego ruchu się znajdujemy, jak długo potrwa recesja albo jak głęboka będzie recesja w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili na rynku stało się tanio, przynajmniej z perspektywy statystycznej. Owszem, istotne jest to, że aktualne odbicie nie jest spowodowane głównie tym, że jest tanio, ale po prostu poprawą nastrojów, jakąś szeroką korektą i też korzystnym dla S&P notowaniem dolara. Natomiast jeżeli spojrzymy statystycznie, to faktycznie ceny bardzo szybko zeszły ze szczytów, które były bardzo podobne jak notowania z 2001 roku, czyli bardzo drogo robi się w tej chwili, może nie tanio, ale jesteśmy w okolicach 40-letniej mediany wycen. Ważne jest to, że dane, które pokazuję, obejmują obecne CDZ na koniec roku, a te oczekiwane może być przeszacowane, jeżeli przyjdzie większa recesja. Więc przynajmniej statystycznie w Stanach Zjednoczonych jest tanio, natomiast przyszłość ta może okazać się trochę inna niż widać to dzisiaj z wykresów. Bo jeżeli spojrzymy na szersze układy wzrostowe i spadkowe, to tak naprawdę możemy zauważyć, że w tej chwili jesteśmy w trakcie ruchu korekcyjnego, ruchu Bessy dla największego ruchu wzrostowego na S&P 500, jaki miał miejsce w historii. Wcześniejszy to był ten, który zaczął się mniej więcej w 1987 roku i skończył w 2000, a ten, który teraz mamy tutaj, nie jest pełny, to nie jest istotne, że ten wykres jest do COVID-u. Chodzi o skalę porównawczą. Od szczytów sprzed COVID-owych zrobiliśmy jeszcze więcej punktów, więc ruch ten wynosił ponad 600%, czyli był większy niż ten 12,5-letni 87-2000 i dużo większy niż wszystkie wcześniejsze podczas ostatnich 70 lat po wielkim kryzysie finansowym. Z tej perspektywy spójrzmy na wigwamy notowań. Ta Bessa na S&P nie jest tak mocna. W momencie, kiedy wypowiadam te słowa, jesteśmy zaledwie 15% od historycznych szczytów na S&P i skasowaliśmy przynajmniej połowę ruchu spadkowego. Zatem sierpień może być kontynuacją tego ruchu, ale wiele spółek nie odrobi przez wiele lat tych strat, które zanotowało. Takie firmy jak Coinbase, Spotify czy Snapchat są cały czas o 70% od swoich historycznych rekordów. Nawet PayPal wciąż jest 60% od historycznych rekordów. Wiele spółek zarysowało wykresy, które wyglądają po prostu jak wigwam. I nawet jeżeli ostatnio odbiły o po 20%, to trend i ogólny sentyment w ich branżach jest jednak negatywny. Zupełnie z drugiej strony tego wszystkiego mamy trzymające jeszcze w jakichś ryzach przy sensownych poziomach notowania S&P 500 spółki takie jak Apple czy Microsoft, które ostatnio podały wyniki. Microsoft zresztą bardzo dobre, a Apple utrzymuje się wysoko, ponieważ jest wielką skarbonką z dużą ilością gotówki. Więc z tej perspektywy zaczyna znów być rynek w Stanach Zjednoczonych wielowymiarowy, czyli spółki, które mocno straciły w ciągu ostatnich kilku miesięcy odbijają, ale ich skala spadków jest cały czas duża, a kilka spółek utrzymuje indeks przy cały czas bardzo bliskich poziomach od historycznych szczytów. Jednak światowa inflacja i aktualny stan gospodarki daje nam jeszcze kilka ważnych rzeczy, o których musimy pomyśleć przy analizie rynków. Przede wszystkim Europa jest ekstremalnie tania. Ten wykres, który pokazuje stosunek Eurostoxx 50 do S&P 500 jest na absolutnie dawno niewidzianych poziomach. 12 lat temu Europa była tak tania do Stanów Zjednoczonych. Czy kolejna hossa może znów być hossą głównie skupiającą się na notowaniach amerykańskich spółek? To oczywiście pytanie otwarte, natomiast jeżeli patrzymy szeroko na świat, to warto spojrzeć również na Europę właśnie teraz, kiedy jest ona ekstremalnie tania, kiedy euro też jest ekstremalnie tanie. Owszem,
Europa może być jeszcze tańsza. Jeżeli naprawdę zimą zabraknie w Europie paliw, szczególnie gazu, recesja będzie głęboka, akcje będą jeszcze tańsze. Natomiast jeżeli okaże się, że ta zima nie będzie tak ostra i już w styczniu będziemy wiedzieć, że Europa może się uratować, to kursy wystrzelą błyskawicznie, więc w pewnym stopniu handel pod Euro Stoxx 50 jest jakimś przewidywaniem tego, w jakim miejscu całości tego kryzysu na koniec zimy, a w zasadzie na marzec przyszłego roku znajdzie się strefa euro. I w tej chwili ten wykres pokazuje nam strach, ale to się szybko może odwrócić. Warto również zwrócić uwagę na to, że inflacja w Europie, w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych ma inny charakter. To, co pokazuje w tej chwili po prawej stronie, to inflacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie do końca roku kluczowy był wzrost cen ropy naftowej czy na przykład używanych samochodów. W tych klasach wzrosty cen były najwyższe. Dzisiaj, po pierwszym półroczu, inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczyna mieć charakter czysto usługowy. Ponad połowa składu wzrostu inflacji to już jest mocny wzrost cen usług. W Europie to cały czas ceny energii. Więc jeżeli te spadną lub sytuacja na rynku energetycznym w jakiś sposób, na przykład dostawami ze Stanów Zjednoczonych się ustabilizuje, Europa nagle będzie w trochę lepszej sytuacji, bo wiele dużych gospodarek strefy euro nie ma rozpędzonej presji na koszty, na płace w strefie usługowej. Warto na to zwrócić uwagę. Polska pod względem realnych stóp procentowych, czyli inflacji i stóp procentowych referencyjnych, cały czas prezentuje się bardzo niekorzystnie. Oprócz Czech, które w swojej inflacji liczą ceny nieruchomości, więc ona jest naturalnie trochę wyższa, to w zasadzie trudno znaleźć tam kraje, które byłyby porównywalnym miejscu gospodarczo co Polska pod względem realnych stóp, no a pod względem czystej inflacji tutaj faktycznie jesteśmy wśród krajów, które są w trochę gorszej sytuacji ekonomicznej, w bardzo niekorzystnej pozycji. Zatem czekamy na wrześniową posiedzenie RPP. Autostrada wzrostów. Autostrada do wzrostów była przede wszystkim w lipcu w Stanach Zjednoczonych, ale także na niektórych spółkach w Polsce. Ogólnie, jeżeli spojrzymy od początku lutego na cztery najważniejsze indeksy polskiej giełdy, czyli trzy z głównego parkietu i jeden to New Connect Index, czyli nasz tak zwany Nasdaq, zauważymy, że największe spadki miał NC Index, a najlepiej w stosunku do lokalnych dołków radzi sobie SWIG 80, bo on już od prawie pół roku, przepraszam, od ponad pół roku nie miał nowych dołków Bessy. Jednak podsumowując zupełnie statystycznie, w aktualnej sytuacji WIG 20 jest 5% powyżej lokalnego dołku, czyli dołka z ciągu ostatnich 60 dni. MWIG 40 jest około 8% powyżej tych poziomów, SWIG 80 około 7% powyżej lokalnych dołków, a NC Index o ponad 8% powyżej lokalnych dołków, czyli jest to ruch najmocniejszy. Niby niewielka różnica, ale weźmy pod uwagę to, że w New Connect Index jest grubo ponad 100 spółek, a na przykład w WIG-u 20 w zasadzie przez ostatnie dni tylko 19. Zatem to, aby wygenerować duży ruch na New Connect Index przy tak szerokiej dywersyfikacji, wymaga jednak wzrostu dużo większej ilości spółek, często o większą skalę procentową. Tak było w rzeczywistości. Wiele spółek gamingowych z New Connect Index odpaliło w ciągu ostatnich dni bardzo mocno. Dlatego wykonałem pogłębioną analizę tego indeksu, szukając spółek, które jeszcze tak mocno nie wyskoczyły, a które z perspektywy statystycznej i technicznej wyglądają dość ciekawie. Na przykład Sonka, co prawda obroty nie są dość mocne, ale wygenerowała szeroki korytarz cenowy, a dodatkowo podbicie z kwietnia pokazuje, że na spółce jest jakiś potencjał spekulacyjny do kolejnych podobnych ruchów. Bardzo podobnie wygląda Starward Industries, również producent gier komputerowych, a w zasadzie spółka, która cały czas pisze grę komputerową, jeszcze nie jest formalnym producentem, no, nic nie wyprodukowała. Tutaj też bardzo ładny układ techniczny, co prawda obroty mniejsze, podobnie jak na Forever Entertainment, też gaming, natomiast tutaj długie wąsy korekt pokazują, że pojawił się w trakcie sesji kilkukrotnie popyt. Z innej branży Comeco związane z nawozami, tutaj statystycznie bardzo ładne obroty i struktura transakcji w ostatnich dniach wskazuje na to, że jest to typowo popytowy układ, natomiast tutaj trzeba uważać, bo może zaważyć tło około rynkowe na rynku nawozowym.
ogólnie w gamingu jest wiele spółek, które są pułapkami, zatem ta analiza to czysto statystyczno-techniczna. To są spółki, które mogą wzrastać przez miesiąc, dwa, trzy miesiące, a potem trzeba by zrobić analizę fundamentalną, którą do potrzeby tej analizy nie robiłem, ponieważ sierpniowy ruch na rynku New Connect, a w zasadzie kontynuacja tego, co zdarzyło się na końcu lipca i w pierwszych dniach sierpnia, to będzie tylko techniczny ruch związany z aktywnością inwestorów indywidualnych. Coś na wzór mikroskali w stosunku do tego, co zdarzyło się na końcu lipca 2020 roku. To był magazyn Bilans, sierpień 2022. Zapraszam na nasz kanał w Squaberze i do odwiedzenia spółek w naszej aplikacji.